Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Niemal 2000 metrów powierzchni użytkowej będą miały mieszkania w pokoszarowym budynku przy ulicy Sejneńskiej, który po wielu latach zapomnienia przejdzie gruntowny remont. W kamienicy zaplanowano 42 mieszkania różnej wielkości, od naprawdę niewielkich po całkiem pokaźne. W dawnej siedzibie 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kozietulskiego znajdzie się 12 jednopokojowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 do 32 metrów kwadratowych. Kolejnych 17 mieszkań składać się będzie z dwóch pokoi, a powierzchnia sięgnie od 37 do 42 metrów kwadratowych. W budynku pojawi się również 13 bardzo przestronnych, trzypokojowych mieszkań, które będą liczyć od 70 do 72 metrów. Koszt remontu oszacowano na niemal 7,5 miliona złotych, ale jak informuje ratusz, 80% tej wartości, czyli niemal 6 milionów złotych, pokryte zostanie z dofinansowania przyznanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W kosztorysie zaplanowano wymianę dachu wraz z remontem więźby dachowej, pełną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację istniejących w budynku instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Po zakończeniu prac remontowych kamienica będzie wyposażona również w zupełnie nową instalację centralnego ogrzewania i przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pojawi się tu więc również sieciowa ciepła woda. Na zewnątrz budynek również zmieni swoje oblicze. Elewacja będzie poddana gruntownemu czyszczeniu. Zabytkowy budynek po tych wszystkich zabiegach odzyska zatem swój pierwotny blask, ale zyska też nowe walory użytkowe. Mieszkania w pokoszarowej, zabytkowej kamienicy z piękną, ułańską historią w tle trafią do rąk lokatorów w 2022 roku, zapowiada prezydent Suwałk.